Cześć. CO2, czyli dwutlenek węgla, jako alternatywny czynnik chłodniczy? Dlaczego nie? Jednak pamiętajcie, że żeby prawidłowo obsłużyć dwutlenek węgla w układach, trzeba tutaj zwrócić uwagę na nasze bezpieczeństwo, czyli zadbać przede wszystkim o odpowiednie manometry. Po raz kolejny jest ze mną Michał Wilczek. Cześć. Czyli przedstawiciel, menadżer firmy Revco w Europie Północno-Wschodniej, który przedstawi nam dzisiaj, z jaką propozycją na tym polu wychodzi właśnie producent Revco. Zapraszamy do materiału. CO2, czyli dwutlenek węgla. Na pewno zgodzicie się ze mną z faktem, że jest to czynnik, który posiada bardzo wiele zalet. Mianowicie jest naturalnym gazem występującym w atmosferze w bardzo dużej ilości. Jest nietoksyczny, niepalny, tani, nie niszczy warstwy ozonowej, przez co widzimy coraz to jego szersze zastosowanie w chłodnictwie. Jednak aby prawidłowo serwisować urządzenia, w których ten czynnik się znajduje, potrzebujemy narzędzia, które przede wszystkim będą bezpieczne, czyli odporne na wysokie ciśnienia. Podstawowymi narzędziami są manometry oraz przewody serwisowe. Michał przedstawi nam dzisiaj właśnie te produkty, które proponuje dla nas producent Revco. Wyzwaniem w układach z dwutlenkiem węgla, czyli z czynnikiem R744, są ekstremalnie wysokie ciśnienia, które zwłaszcza po stronie tłocznej mogą dochodzić do 140 bar. W związku z czym wymagania dla narzędzi są na znacznie wyższym poziomie. Przypomnę, że normalne narzędzia do normalnych zastosowań w klimatyzacji czy w normalnym chłodnictwie, tam ciśnienie robocze jest na poziomie 60 bar. W tej flagowej naszej oprawie do dwutlenku węgla można zwrócić uwagę na manometrze wysokiego ciśnienia, skala kończy się na 160. Węże mają napisane ciśnienia na poziomie 400 bar. Więc w tym zestawie M2 Deluxe R744TC bezpieczeństwo jest postawione, jest priorytetem. W tej oprawie tak naprawdę wszystko jest inne. Blok oprawy manometrycznej jest zdecydowanie masywniejszy. Tutaj sama waga urządzenia wzbudza poczucie bezpieczeństwa. Ale? O, faktycznie. Czuć, że jest różnica w porównaniu do zwykłych manometrów na czynniki typu 410-32. Zwraca uwagę brak wziernika. Tak. Tutaj te ciśnienia robocze uniemożliwiają zamontowanie wziernika. Zwracają uwagę inne zawory. To są zawory bezuszczelkowe, zawory, tak zwane zawory igłowe. Z bardzo szpiczastym tłoczkiem, z bardzo szpiczastym trzpieniem. No i same manometry dostosowane do znacznie wyższych ciśnień. Widzę również, że są zalane gliceryną. To jest część charakterystyczna tych naszych flagowych manometrów. Wypełnienie gliceryną z jednej strony zmniejsza drgania wskazówki, a z drugiej strony w naturalny sposób smaruje mechanizm, zapewniając jego zwiększoną żywotność. Jeśli chodzi o przyłącza, to są chyba standardowe, czyli też widzę, że 1/4, tak jak... 1/4, natomiast w innej wersji tutaj nie ma klasycznych uszczelek teflonowych czy gumowych. Tutaj to wszystko opiera się na precyzyjnych elementach. No właśnie, bo mówimy o manometrach, wiadomo, że jest to podstawa, ale również dla naszego bezpieczeństwa bardzo ważne są przewody serwisowe i tutaj też one dość znacznie różnią się od standardowych. Jakbyś mógł nam kilka słów więcej o nich powiedzieć? One przede wszystkim mają znacznie mocniejsze zbrojenie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo przy tak dużych ciśnieniach. Przypomnij, jakie jest maksymalne ich ciśnienie? Ciśnienie opisane na wężu to jest 300 barów przy próbie dynamicznej, 400 barów przy próbie statycznej. To przy tym ciśnieniu roboczym jest wystarczający zapas bezpieczeństwa. Rozumiem. Czyli nie musimy się tu obawiać, że coś z przewodami się stanie. Długość węży? Te węże w zestawie są o długości 72 cali, czyli z 1,80 m.
w porządku. Widzę również na obudowie, na walizce, bo oczywiście walizka jest w zestawie. Jest ten charakterystyczny znaczek, który pojawił się już w przewodach serwisowych w poprzednim materiale, Swissmade. Czyli tu rozumiem, odpowiedź jest prosta, również produkcja. Potwierdzenie jakości w Szwajcarii. Wszystkie nasze oprawy manometryczne, wszystkie węże produkowane są w Szwajcarii. Jak wspomniałeś wcześniej, taki wasz produkt flagowy. To, co warto jeszcze podkreślić, rzecz jasna, wszystkie elementy dostępne są jako części zamienne, z możliwością wymiany naprawy przez technika samodzielnie. W porządku, czyli podsumowując, jeśli serwisant decyduje się na obsługę urządzeń z czynnikiem CO2, z dwutlenkiem węgla i chce zakupić zestaw manometrów z przewodami, które no, nie tylko będą dokładne, wygodne, wysokiej jakości, ale przede wszystkim bezpieczne, rozumiem, że jest to jeden z lepszych aktualnie wyborów na rynku. Produkowany przez nas w oparciu o ponad 50 lat doświadczenia w produkcji opraw manometrycznych. W porządku. W takim razie chciałem Ci bardzo podziękować za wszystkie informacje, których nam udzieliłeś. A Wy, jeżeli chcecie zdecydować się na taką oprawę, to zapraszamy do naszego sklepu coolmarket.pl. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.